Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku poddam blazonowaniu herb papieża Jana XXIII. Zapraszam. Jan XXIII, właściwie Angelo Giuseppe Roncalli, włoski duchowny rzymskokatolicki, tercjarz franciszkański, dyplomata watykański, patriarcha Wenecji w latach 1953-1958. Papież, biskup Rzymu i suweren państwa watykańskiego, którego pontyfikat przypadł na lata 1958-1963. Inicjator Soboru Watykańskiego II, święty Kościoła katolickiego. Blazonowanie, czyli heraldyczny opis herbu papieża Jana XXIII, przedstawia się w następujący sposób. Na czerwono-srebrno-czerwonym polu tarczy typu włoskiego srebrna blankowana wieża z otwartą bramą oraz oknem. Po bokach dwie srebrne fleur de lis. W głowni złoty lew świętego Marka Ewangelisty trzymający otwartą księgę z łacińskim napisem Pax tibi marce, Evangelista meus. Tarcza oparta o panoplium złożone z dwóch skrzyżowanych kluczy w barwie złotej i srebrnej, splecionych czerwonym sznurem. Całość zwieńczona złotą tiarą i czerwono-złotym paliuszem. Symbolikę, wymowę herbu papieża Jana XXIII omówimy za arcybiskupem Bruno Bernardem Heymem, przyjacielem papieża i zarazem doskonałym heraldykiem watykańskim, autorem, dopowiem, czterech papieskich herbów. Właśnie pierwszym takim herbem, który przystosował do wytycznych watykańskich, był herb Jana XXIII, później był herb Pawła VI, papieża Jana Pawła I i również papieża Jana Pawła II. Szanowni Państwo, arcybiskup Bruno Bernard Heym o symbolice zaprojektowanego przez siebie herbu papieża Jana XXIII mówił tak. Czerwień pola tarczy symbolizuje ogień miłości rozpalany w sercu papieża przez boskiego Ducha Świętego, który bezpośrednio inspiruje go w najwyższym zarządzaniu Kościołem. Srebro tarczy symbolizuje czystość, niewinność i elokwencję. Wieża jest naturalnym symbolem i odwołaniem do rodzinnej miejscowości, którą papież darzył wielkim uczuciem. Dwie srebrne lilie florenckie pochodzą z herbu kapituły katedralnej w Bergamo, gdzie przyszły papież był kanonikiem. Fleur de Lis to również symbol Francji, gdzie arcybiskup Roncalli w latach 1944-1953 był nuncjuszem apostolskim. Lew świętego Marka nawiązuje do szczęśliwych lat, kiedy przyszły papież był patriarchą Wenecji przed wstąpieniem na tron Piotrowy. Dwa skrzyżowane klucze są symbolami mocy duchowej i mocy doczesnej. Są nawiązaniem do władzy następcy Piotra opisanej w Ewangelii świętego Mateusza, która głosi, że Jezus Chrystus powiedział do Piotra: dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i wszystko, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dlatego klucze są nie tylko heraldycznym symbolem władzy danej przez Chrystusa świętemu Piotrowi i jego następcom. Tiara zaś używana w heraldyce kościelnej nawiązuje poprzez swoją symbolikę do trzech władz papieskich – porządku, jurysdykcji i magisterium oraz ich jedności w jednej osobie. Jak informuje w swoich książkach arcybiskup Bruno Bernard Heym, watykański heraldyk i były współpracownik arcybiskupa Roncalliego z okresu nuncjatury w Paryżu, papież Jan XXIII od zawsze interesował się heraldyką kościelną i symboliką kościelną. Jeszcze jako oficjał i tytularny arcybiskup Areopolis, Roncalli przyjął za swój herb wizerunek swojej rodzinnej miejscowości Soto il Monte. Jako patriarcha Wenecji, Roncalli podążał za tradycją i umieścił w głowni swojej tarczy herbowej uskrzydlonego lwa świętego Marka. Rzeczony watykański heraldyk opisywał również, że już kilka dni przed konklawę, przeczuwając jaki może być wybór, rozpoczął pracę nad herbem dla swojego starego przyjaciela. Dwie godziny po wyborze Roncalliego na papieża pierwszy rysunek był w drodze do Rzymu pocztą lotniczą. Nowo wybrany papież nie zatwierdził jednak pierwszego projektu swojego herbu. Podczas audiencji w przeddzień koronacji papież zapytał Heyma, czy nie mógłby uczynić lwa trochę mniej okrutnym i transalpejskim, z mniejszą liczbą zębów i pazurów, krótko mówiąc, trochę bardziej ludzkim.
Po kolejnych korektach papież zaakceptował projekt i nakazał natychmiastową publikację herbu. Z heraldycznego punktu widzenia nie ma różnicy między dzikim i mniej dzikim lwem. Wybór przyjaźnie wyglądającego zwierzęcia mówi nam wiele o charakterze papieża, który szybko zyskał przydomek Jan Dobry, wspominał Bruno Bernard Heim. Na zakończenie warto dopowiedzieć, szanowni państwo, że arcybiskup i kardynał Angelo Giuseppe Roncalli za swoją dewizę wybrał sentencję posłuszeństwo i pokój. To tyle, szanowni państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie państwu dziękuję i zapraszam na kanał Herby, Flagi, Logotypy, gdzie w zakładce z heraldyką kościelną znajdziecie państwo blazonowanie herbów 5 późniejszych papieży po pontyfikacie Jana XXIII, czyli herb znajdziecie państwo papieża Pawła VI, herb Jana Pawła I, herb Jana Pawła II, herb Benedykta XVI oraz herb obecnie urzędującego papieża Franciszka. Do tego doskonale wyświetlający się na moim kanale odcinek, ostatni odcinek o herbie nowego polskiego kardynała, kardynała księdza Grzegorza Rysia. Serdecznie zapraszam na mój kanał. Polecam również inne playlisty. Znajdziecie państwo również playlistę z herbami miejscowości nadmorskich w Polsce. Znajdziecie państwo również playlistę z herbami europejskich miast, ale również na kanale Herby, Flagi i Logotypy dużo treści wekselologicznych z opisem flag chociażby państw świata, czy flag takich nieoczywistych, jak chociażby flaga olimpijska, czy flaga Jolly Roger, czyli flaga piratów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!